Dzień dobry, witajcie. Witam Was w kolejnym naszym spotkaniu, już nie liczę którym, w tak zwanym DKF-ie domowym, w którym to opowiadam różne swobodne historyjki na temat rozmaitych filmów, seriali. Dzielę się swoimi przemyśleniami. Bardzo Wam dziękuję, że to oglądacie. Naprawdę daje mi to masę, masę frajdy w tej sytuacji, kiedy jestem po prostu odcięty od DKF-u. Ja i moja paprotka tutaj wiernie służymy. No dobra, słuchajcie, po tych kurtuazyjnych powitaniach przechodzę do rzeczy. Dzisiaj opowiem Wam trochę na temat serialu Stawka większa niż życie. Och, wiem, mierzę się z gigantem i gigantyczne przede mną zadanie, ale bardzo lubię ten serial, po prostu. O ile wcześniej opowiadałem o Czterech Pancernych i Psie, to Stawka większa niż życie cieszy się chyba większą popularnością, większą sympatią widzów. I chyba więcej ludzi ją zobaczyło. Chyba dlatego też, że nie ma w niej tak nachalnego ładunku propagandowego. Co ciekawe, Stawka większa niż życie cieszyła się popularnością nie tylko w Polsce, ale prezentowano ją właściwie w całym obozie demokracji ludowej. Była bardzo popularna w Czechosłowacji, bardzo często puszczana też w Związku Radzieckim. Czy w Rosji, to nie wiem. I w NRD także. Wyobraźcie sobie, że w NRD chętnie też oglądano ten serial. Oprócz jednego odcinka, w którym to bombardowano Niemcy, kiedy to Brytyjczycy bombardowali Niemcy i ten odcinek został zdjęty. Może po prostu był zbyt bolesny. Rozumiem. Niemniej jednak fenomen tego filmu polega na kilku ważnych filarach. Przede wszystkim świetny scenariusz. Jan Zbych, który kryje się za pierwowzorem scenariusza, to pseudonim dwóch autorów. Wyobraźcie sobie, że Stawka większa niż życie oczywiście najpierw miała swoją premierę jako książka. Jako skromna książeczka, którą gdzieś chyba mam, mam w swoich zbiorach, wydana została w takiej niepozornej serii kryminałów. Tam to było okazane jako swego rodzaju takie fikcja, sensacja. Później pojawiła się seria teatru telewizji, która jest znacząco inna od tego, co później zaprezentowano w odcinkach telewizyjnych. Następnie wreszcie wytworzono, wykreowano serial telewizyjny, który to na długie dni wyciągał z ulic widzów i pod koniec lat 60., pod koniec lat 60. pojawiła się na ekranie Stawka większa niż życie. Co jest fenomenem tego filmu? Dlaczego jest tak popularny? Dlatego, że po prostu nasz bohater prowadzi podwójną grę. Wtedy było to niezbyt takie oczywiste, że my wiemy, on wie, ale oni nie wiedzą. Czyli my wiemy, kim jest Hans Kloss. Hans Kloss wie, kim jest Hans Kloss. Ale ten Brunner i reszta tych durnych Niemców nie mają kompletnie pojęcia, że on jest podwójnym agentem. No właśnie, ale skąd ten pomysł i czy coś takiego było naprawdę? Wyobraźcie sobie, że tak. Sowieckie służby specjalne, SMERSZ czy różne formy NKWD i wywiadu wojskowego podrzucały, głównie wywiad wojskowy, podrzucały tak zwane wtórniki, czyli osobników, którzy przybierali tożsamość jakiegoś niemieckiego oficera albo kogoś ważnego, istotnego i podawały się za niego. To jeden sposób. A drugi sposób to dużo trudniejszy, skąd rekrutowano takich wtórników. Byli to na przykład Niemcy nadwołżańscy, którzy byli wierni Stalinowi, którzy potrafili i chcieli w ten sposób służyć sowieckiej ojczyźnie, ale także czasem warto było wyhodować sobie takiego agenta od początku. Czyli po prostu na przykład ambasador umieszczał swojego syna, który dorastał gdzieś w Niemczech, albo przywożono jakiegoś dzieciaka, który trafiał do sierocińca i utrzymano cały czas z nim wpływ. To jest niezwykle trudne, bo to są operacje, które są zakrojone na całe dekady, więc trzeba to kontrolować, opłacać. Wiadomo, władze się zmieniają, ale służby wciąż trwają. Niemniej jednak podobna historia zdarzyła się. Jeden ze szpiegów NKWD, podając się za sowieckiego oficera, faktycznie pełnił służbę w szeregach niemieckiej armii. Takich przypadków było kilka. Różnie one się kończyły, przeważnie tym, że szpieg został po prostu zdemaskowany. Tutaj okazuje się, że nasz bohater Hans Kloss działa świetnie. Podbija kobiece serca, zwodzi swoich dowódców, kolegów,
wszyscy wierzą, że jest genialnym, świetnym niemieckim oficerem, wiernym Führerowi i swojej ojczyźnie, a tak naprawdę pracuje on dla wywiadu wojskowego ZSRR, czyli GRU. I w ostatnim odcinku zobaczycie go Państwo właśnie w mundurze już zupełnie, zupełnie innym. Co się przyczyniło do fenomenu tego filmu i jego wielkiej popularności? Myślę, że sama osobowość też w dużym stopniu, tak, i kreacja aktorska pana Stanisława Mikulskiego, który gra główną rolę, ale także zmarły niedawno właśnie wcielający się w rolę Brunera, jego największego antenata. Aktor wypadł mi teraz z głowy, oczywiście jak zwykle w takim momencie. Świetna gra aktorska, niezłe kostiumy, jak na tamte czasy, trzeba przyznać. Świetnie napisane to jest, od tego trzeba zacząć, od tego się wszystko zaczyna. Dobry scenariusz na podstawie świetnej książki i wszystko do kupy się kleiło. Oczywiście, gdzieniegdzie i w ostatnich odcinkach wychodzi tak sobie, ale ten fenomen i ten film, który wciąż jest powtarzany i wciąż często zobaczycie go dużo częściej niż Czterech Pancernych i Psa, zobaczycie go na ekranach różnych telewizji, to świadczy sam o sobie. Teraz już nie ma Brunera, odszedł też Stanisław Mikulski już kilka lat temu. Były też dokrętki, ale to już zupełnie nie ma o czym mówić. Myślę, że warto. Ci, którzy nie znają Stawki Większej niż Życie, obejrzyjcie sobie po kolei, bo tam są naprawdę świetni polscy aktorzy z lat 60., kiedy też dobrze miał się polski teatr i też wielu aktorów teatralnych, na przykład Ignacy Gogolewski, tam się znajdzie i wielu innych, którzy nawet epizodycznie naprawdę bardzo, bardzo się starają i chcą po prostu pokazać się z jak najlepszej strony. Jak ja wspominam Stawkę Większą niż Życie, mimo wszystko chyba bardziej identyfikowałem się z Jankiem. Ten Hans Kloss, taki dorosły już wtedy, elegancko ubrany w tym obcym, tajemniczym mundurze, co ciekawe, wyobraźcie sobie, że niemieckie gazety w latach, na początku lat 70. dały, wiem, że chyba Stern to zrobił, dały na pierwszą stronę w mundurze oficerskim właśnie Hansa Klossa, na pierwszą stronę tytułową z podpisem. Takim podkochało go miliony Polek. No tak, był to swoisty jakby triumf tej estetyki. Faktycznie, mundury Niemcy mieli skrojone i uszyte świetnie. Ale kogo tak naprawdę te Polki kochały? Przystojnego aktora w eleganckim mundurze. I chyba o to chodziło, bo chodziło właśnie o to, że my wiemy, wy wiecie, a oni nie wiedzą. I to chyba właśnie o to chodziło. Oglądajcie Stawkę Większą niż Życie. Bawcie się dobrze przy tym serialu. Myślę, że będzie taki serial. Było nawet kilka prób. Może i będzie, ale chyba już nie potrzeba. Wiecie co? Bo to jest już zamknięta pewna całość. Bo o ile Czterech Pancernych można by ich odkłamywać, to ta historia ma w sobie już taki ładunek podwójnych dęń i przymrużeń oka, że tutaj chyba już nie potrzeba. Chociaż wydawało się, że na pewno zażre, jeśli się zrobi taki film i będzie Hans Kloss, i będzie młody Hans Kloss, i tak dalej. Niestety, się to nie udało, więc nie zażynajmy złotych kur znoszących złote jajka. Stawkę można oglądać. Widziałem nawet na YouTubie, jak sobie o tym filmie przypominałem. Są nawet teraz wersje pokolorowane, bo jednak żadna ze stacji nie zdecydowała się, żeby pokolorować to profesjonalnie, pokolorowano to automatem takim, który działa na bazie komputera. Wyszło to ciekawie, warto się tym filmem zainteresować, może przypomnieć sobie go w czasie kwarantanny, kiedy troszkę się chyba nudzicie. Nie każdy ma taką wspaniałą towarzyszkę, która może z nim oglądać film. Do zobaczenia.